To teraz będę chciał zaprosić pięcioro panelistów, których wystawiłem trochę na pewną próbę, no bo jedyne co się dowiedzieli, to że temat, co dalej z uważnością w Polsce, taki temat, ciężki w sensie, że o rany, prawda? Trochę im współczuję w związku z tym, ale na pewno to, znaczy przede wszystkim moim zdaniem najważniejsze rzecz już się dokonała, to znaczy, że my się spotykamy i my rozmawiamy z różnych szkół, no różne, jak to między ludźmi, a jeszcze Polakami to w szczególności, różne bywają jakieś resentymenta czy różne inne uczucia. No po prostu, nie znaczy, żebyście myśleli, że tu jakoś jest strasznie dużo, bo chyba nie, ale no różnie. Różnie jest. I oczywiście jak to między nami ludźmi, gdzie kucharek trzech nie ma co jeść, czy tam sześć już są zmęczony, co tu dużo mówić. Więc są pewne różne pewnie pomysły, no co warto, co nie warto. Jakąś wartością tego naszego dzisiejszego spotkania jest taka wielość różnych perspektyw. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, podejść i bardzo fajnie, że tutaj można śmiało artykułować. Więc panelistów za chwilę i siebie też zaproszę do tego, żebyśmy tak mówili sobie trochę tak jak naprawdę sądzimy też, żebyśmy oczywiście w takim poszanowaniu wzajem siebie i jakichś no, odmienności naszych poglądów i naszych perspektyw jakoś się zastanowili. Ja tutaj no, jednak dla ułatwienia jakieś pytania przygotowałem, będą też na tym ekranie. No ale może po prostu zaproszę po kolei, no, czyli zaproszę Jolę Berezowską. Ja tam dwa słowa też każdym was powiem. No. Zapraszam Jolę właśnie i Ewę Rłoską, bardzo proszę, i Monikę Witkowską. Halo, gdzie jest Monika? Nie? Tu jesteś, proszę, dobrze. Też Ewa, ciebie zapraszam, i Anię Gubernant. Także słuchajcie, usiądźcie, zadbajcie o siebie, o wodę. Z czym? Płciami podzieliłem? Aha, ale to jest bezwiednie. Znaczy, powiem dlaczego też taki rodzaj w cudzysłowie podziału. Chodziło mi trochę w też tym spotkaniu końcowym, żebyśmy byli przedstawicielami takich ciał czy organizacji, które no, zajmują się szkoleniem, które w różnym jakby okresie się pojawiły w ostatniej dekadzie, no bo ten ostatnia dekada powiedzmy to jest taki no, zaznaczam uważności w tradycji Kabat-Zinna, no nie medytacji, ale uważności. I też ja jakby tu wybrałem, można powiedzieć, no jakiś taki rodzaj afiliacji związany z instytucją czy organizacją, która się zajmuje, czy jest związana z propagowaniem uważności, albo też nawet mówiąc inaczej, jeszcze bardziej no, z uczeniem no, nauczycieli, czy też trenerów, czy też czasem tam terapeutów uważności. No i miłe panie, bo rzeczywiście płciami się stało, ale mówię, to nie był to zabieg celowy. Może też pójdę dalej, o co mi chodziło, z grubsza też. Takie pytanie, jakie sobie zadajemy w świecie uważności, też jestem w takim ciele międzynarodowym, też, które właśnie poszukuje, jak dbać o integralność podejść opartych na uważności, jakąś spójność i program. No to właśnie, to jest takie pytanie, myślę, rzeczy ważne dla każdego z nas w naszej jakiejś drodze, którą mamy i nas też jako nauczycieli uważności. No to jak zadbać o odpowiednią praktykę własną, ale oczywiście też dobrą praktykę osób, którymi się w różny sposób zajmujemy, czy poprzez to, że szkolimy, czy mentorujemy, superwizujemy, czy wspieramy. No, bardzo ważne, takie jedno z centralnych, na jakich filarach opierać trening, jakie wymagania stawiać. No, to też to jest słowo, które trzeba nazwać po imieniu. No, dodam tylko tak anegdotycznie, że Jon Kabat-Zinn, czyli no, jak pewnie wiecie, no może nie wszyscy są jakoś bardzo zorientowani, no to jest twórca MBSR, czy taka no, pierwsza osoba, która no, można powiedzieć jakby wniosła ten rodzaj rozumienia uważności, czy tak też skrojony program w oparciu jednak o praktyki w dużej mierze kontemplatywne. John przez całe lata Kabat-Zinn się w ogóle wzmagał przed tym, żeby tworzyć jakiekolwiek certyfikacje, bo mówi, że to nie jest coś, co można certyfikować. No, w jaki sposób można te jakości, które warto, żeby były ucieleśnione, żeby człowiek je po prostu
swoim zachowaniem, swoją mową, swoim tym, jakim jest, czyli też trochę tą etycznością, no i światłem, które trochę gdzieś z niego płynie, w jaki sposób to zamienić na jakieś tam... No ale w końcu zmienił zdanie, no też pod wpływem tego, o czym dzisiaj wielokrotnie była mowa, takie, że jak coś się staje popularne, to automatycznie się jakoś redukuje, spłyca i staje się biznesem. Wiem, czy państwo się orientują, czy się państwo już, czy wy, czy my, jesteśmy już taką tutaj trochę społecznością, mówmy sobie, jeżeli mogę, tak bezpośrednio. No na przykład liczy się, że w samych Stanach Zjednoczonych mindfulness to jest biznes wart 1 400 000 000. Sam Headspace, czyli taki główny provider, wiecie, tak, takie apki, gdzie tam można, jakie chce się i na co chce się medytację, jak w ogóle jest wart tam 250 milionów dolarów. Dziękuję ci, Janek, gdzieś tutaj siedzisz albo i nie, za te informacje. No u nas pewnie mówiąc też no, w różny sposób no, to też kosztuje. Także to jest też, jest to też biznes. No zmierzam do tego, że na jakimś etapie trzeba zadbać o to, żeby te certyfikacje były i też, żeby jak oceniać, jak w ogóle dopuszczać ludzi do kwalifikacji, żeby w ogóle weszli na drogę bycia nauczycielem uważności i też no, czego byśmy oczekiwali na koniec i w jaki sposób to jakoś oceniać. No to są oczywiście ważne pytania, chciałbym was o to też do tego zaprosić, bo właśnie też w kontekście tej etyki, no w czym ona się wyraża? Ktoś z was tutaj zadał pytanie, tak tutaj mówimy o tej etyce, no dobra, ale to skąd jakby inaczej, jakiej podstawie i jaki sposób to wnosić do szkolenia? No to są takie jakieś punkty wyjścia, ja nie mówię, że to są pytania, które muszą być centralne, ale czyli właśnie tą jakość praktyki, jak zadbać o jakość szkoleń, o podstawy etyczne i inne kluczowe. No i też wreszcie takie praktyczne, mamy różne organizacje. Pierwszy powstał PTM, widziałem w 2011 sekcja, kiedyś się skończył pierwszy kurs, który był organizowany zresztą przez Małgosię Jakubczak i przeze mnie ten pierwszy, potem to się, nasze drogi się rozeszły i Małgosia stworzyła POLIM, no i kolejne były w dużej mierze przez POLIM. Powstało też, no, o czym była już dzisiaj mowa, Stowarzyszenie Nauczycieli MBSA. No więc mamy przynajmniej dwa takie ciała, a może są zakusy na więcej, to w jaki sposób się w jakiś taki sensowny zintegrować i trochę zunifikować, o ile to jest możliwe. Ja tylko dodam, że na świecie jest ten trend, to jest wokół właśnie ta Mindfulness Intervention Integrity Network, to między innymi, no z tych ciał więcej, to jest w tej chwili już międzykontynentalne wręcz, to już nie tylko chodzi o Europę. No i ten filar tego to jest MBCT, MBSR, ale też są inne, między innymi Mindful and Compassion-Based Living i tutaj właśnie no, nasi prelegenci czy paneliści no, reprezentują w dużej mierze. Może ja po prostu będę tak trochę powiem właśnie, może zacząłem od Joli, z którą zresztą znam się najdłużej, bo zamierzchłe czasy też PTM-u. Jola jest psychiatrą, zresztą podobnie jak ja, psychoterapeutą eriksonowskim, superwizorem i bardzo mocno włączona w PTM przez lata. Ostatnio no, przeżyła jakąś frustrację związaną, co jest też zrozumiałe, ale gdzieś sercem jest, stąd sobie pozwoliłem też Jolę ująć jako też Polskie Towarzystwo Mindfulness, ale jest też bardzo solidnie praktykującym buddystą. Nie wiem, czy mogę być buddystą, ale przynajmniej w tradycji Theravady praktykuję. Tak się zastanawiam, czy po prostu, czy zrobimy taką formę luźną, nie że każdy ma exposé, tylko po prostu ja bym może zadam na przykład pierwsze pytanie i kto ma ochotę powiedzieć, ja tylko po prostu przedstawię was pokrótce. Co wy na to? Taki trochę luźniejszą formułę. A jak to możliwe? To może ja już seplenię, to możliwe. Jak jestem zmęczony, to seplenie, to wiem, że tak. Słuchajcie, to ja mam taki pomysł po prostu, żeby uczynić to bardziej żywe, że nie każdy opowiada nam, tylko tak rzucamy hasło i co i jakoś co wy na to, tak? I sobie jakoś ten mikrofon przekazujemy, dobra? Ja tylko właśnie już o Joli powiedziałem. Ewę Orłowską chciałem też w dwóch zdaniach właśnie też dyplomowany, też nauczycielem BSR i Mindful and Compassion Based Living, czyli Mindful Association. No i różne inne rzeczy, to pewnie możecie wyczytać. Chodzi mi o tą esencję, żebyśmy na tym za dużo czasu nie spędzili.
I z kolei Monika reprezentuje też Polski Instytut Mindfulness. Jest ekonomistką z wykształcenia, ale sercem w uważności i też widzę, że jesteś prowajderem TRE, czyli takiej nowej, ciekawej rzeczy, Trauma Release Zen Coaching, no ale jako instytucjonalnie to POLIM. No Ewę to już tutaj znacie, no ale powiedzmy właśnie też też jeszcze nie tak dawno w jakimś sensie PTM, no ale w tej chwili jako nasza Fundacja Rozwoju Mindfulness. No i wreszcie Ania. Ania też jest nauczycielem certyfikowanym MBSR i MBLC również w tej chwili już, tak, i jest w tej chwili jeszcze cały czas prezesem Polskiego Towarzystwa Mindfulness i też jest tak mocno też działającą, to pewnie kojarzycie, Anię też z jakichś mediów właśnie takich społecznościowych przynajmniej. No więc w takim jesteśmy składzie. No i może skoro właśnie tutaj rzucałem te pytania takie wspólne, to Okej, no to słuchajcie, może zróbmy tak. Ja zasygnalizowałem, co moim zdaniem jest ciekawe i ważne, a chciałbym wam zostawić to, na którą z tych kwestii chcecie w jakiś sposób podjąć jakiś polemiczny, czy wyrazić swoje zdanie. Ja rzucę na początek, jak to jest, jak zadbać o odpowiednią jakość szkoleń, odpowiednią jakość osób szkolących w uważności. Jakie macie na ten temat przemyślenia? Ja w ogóle nie chciałem tego bardzo strukturyzować. Ja bym chciał, żeby to było żywe bardziej. Więc ktoś może powiedzieć, a ja mam ochotę powiedzieć coś innego. W porządku, byle żeby się w miarę trzymali przyszłości uważności w Polsce. Zresztą dużo czasu nie mamy. Także co wy na to? Kto by z was zaczął? Gdzieś z tego obszaru, który poruszyłem. Nadal mnie nie słyszycie? To jeszcze macie trudniej niż powiedziałem na początku. Halo? Tak? To proszę. Aha. Myślę, że może dobrym byłoby oddanie po prostu mikrofonu i zobaczymy, co się wydarzy. No właśnie, tak proponuję. Ty już mam. Tak proponuję. Ty już masz, Aniu, i jeżeli ktoś ma z was coś do wyświetlania, to oczywiście to zróbcie. To ja tego nie wiem, szczerze mówiąc. Okej. No maksymalnie, bo to też po zakończeniu musi potrwać, więc z tego czasu mamy, słuchajcie, to ja będę starał się to jakoś pilnować. Więc hop, Aniu, masz mikrofon. Okej. Śmiało. Jechałam na tę konferencję z jakimś pomysłem, co chciałabym powiedzieć, w jakichś z grubsza zarysowanych punktów bez uszczegóławiania tego. Natomiast jak dzisiaj tutaj znalazłam, to stwierdziłam, że zobaczę, co się wydarzy. Nie mam przygotowanego żadnego wystąpienia ani nic. I tak postanowiłam, że bo będę w tym, co się wydarza, takim, jakie jest, i zobaczymy, co się z tego urodzi. I u mnie urodziło się coś takiego, że ta konferencja, ta sytuacja, która się tutaj wydarza, jest tak naprawdę odpowiedzią na wszystkie pytania, jakie mogą się pojawić. Spotkało się tutaj wiele osób, które reprezentowały bardzo różne aspekty mindfulness, co pokazało nam, jak jest to bardzo różnorodne, jak wielu miejscach, sytuacjach i zastosowaniach jest potrzebne, pomocne, wspierające. Czyli tak naprawdę pokazało nam, że każdy, kto chciałby coś robić w temacie mindfulness, ma potężne pole do tego, żeby móc to robić, bo jest ich bardzo wiele, w bardzo różnych miejscach. Po prostu potrzebny jest tylko do tego czas i chęć. To było dla mnie takie niezwykle inspirujące, że spotkało się tyle osób z tak bardzo odmiennych środowisk, miejsc, w których tę praktykę można zastosować, czy te metody można zastosować, różne metody. Miałam jakieś punkty, ale tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że to, co się tutaj wydarzyło, jest odpowiedzią na wszystkie, jakie mogłyby się pojawić pytania. I
Może pewne rzeczy wymagają jakiejś organizacji, ale tak naprawdę myślę, że najbardziej naszego zaangażowania, zarówno nauczycieli, zarówno osób uczących, nieważne z którego podejścia, jak i osób, które wspierają tę metodę i uważają, że w jakimś obszarze można ją zastosować. Tak naprawdę chodzi o to, jaka z nami jest intencja, jaka towarzyszy nam motywacja i może trochę o to, ile mamy czasu na to, żeby móc temu się poświęcić i móc praktycznie coś zrobić poza samym mówieniem. Z takim wychodzę przekonaniem jakby stąd i jestem niezwykle wdzięczna, że to wydarzenie mogło się wydarzyć i się wydarzyło. Wszystkim osobom, które bezimiennie były zaangażowane w tę konferencję, oczywiście Pawłowi i Ewie, że doprowadzili do tego, że to się wydarzyło. I myślę, że to być może będzie jakaś pierwsza jaskółka, która uruchomi to w znacznie szerszym obszarze, jeżeli chodzi o lokalizację i miejsca, ale też może w bardziej szczegółowych obszarach zastosowań, a może też tak ogólnie. Myślę, że gdyby ktoś chciał znaleźć odpowiedzi, to będąc tutaj przez cały dzień, ma odpowiedź na każde pytanie, jakie mogłoby się pojawić. Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć jako tutaj prowadzący pana, bardzo dziękujemy za komplementy. Nie przybliżyło nas to do odpowiedzi na pytanie. Ja mam poczucie, że ta konferencja, ona rzeczywiście integruje i nas otwiera i to jest fajne, ale jednak no, jest ta kwestia, czy rzeczywiście każda osoba, jak powiedziałaś, może uczyć uważności. No, ja nie jestem przekonany, że to jest dobry punkt widzenia i nie jestem pewien, czy my uwspólniamy to, jakieś jakości powinien człowiek reprezentować i co powinno się znaleźć w programie szkolenia. I to jest naprawdę bardzo realny i duży problem na świecie. Nie wszędzie i u nas również i dobrze, żeśmy szukali odpowiedzi na to pytanie, niezależnie od tego, że fajnie, że siedzimy tu razem, tak mi się wydaje, więc tak chciałem was trochę tutaj, jak to poeta Jarosław Rzemkiewicz, może wam się źle kojarzyć, ale też to jest dobry poeta, też właśnie jest to metafora dźgnięciem w pupę rogiem Polskę, czy tam już kogoś, jestem zmęczony, mam dziwne dowcip. No ale chciałem tak tym rogiem was trochę tutaj, żebyśmy nie tylko miłe rzeczy sobie mówili, ale tak sobie to dobra, wszystko fajnie, ale. Zachęca nas też do ale, nie bójmy się słowa ale, albo takiego okej? Okay? Ja myślę, że każdy z nas mógł podać bardzo szczegółowe pomysły, tylko że myślę, że to chyba nie jest dobre miejsce, żeby mówić o szczegółach dla mnie. Dobrze, Aniu, to rozumiem, że tak jesteś w tym w porządku. Zobaczmy, ktoś jak dalej. O, Jolu. Tutaj tak dużo już zostało powiedziane, więc nawet podsumowywanie będzie dodawiam za dużo. Ale no, można powiedzieć, że jest to 10-lecie mindfulness w Polsce i że to jest bardzo świeże i młode. Mogę się podzielić takim doświadczeniem, które mam z innych dziedzin. Jestem lekarzem, jestem terapeutą, należę do różnych towarzystw, gdzie kwestia nauki, bo do tego pytania chcę się odnieść, które zadałeś, dotyczącego szkolenia i nauczycieli. W towarzystwie psychologicznym i psychiatrycznym jest taka ścieżka szkolenia, i ona obejmuje, no jakby każdy może przyjść, ale zaczyna się to od szkolenia, zaczyna się to od praktyki, ale potem, żeby uczyć, to znaczy, żeby leczyć innych, no trzeba zdać egzamin. I ten egzamin w różnych towarzystwach różnie wygląda, ale dalszą ścieżką jest też superwizja, to znaczy, że ten adept sztuki podlega jakiejś kontroli, że to nie dzieje się spontanicznie i byle jak, tylko że no, jakieś kryteria są, są komisje etyczne, które w razie problemów odpowiadają za, no jakby są mediatorem w tym sporze między pacjentem, czy klientem, czy słuchaczem kursu, a nauczycielem. Więc to można korzystać z takich doświadczeń, które są bardzo bogate.
ale ta ścieżka, no, z jednej strony jest świecka, a z drugiej strony wywodzi się z buddyzmu. A więc jest świecka i nieświecka jednocześnie. No w jakiś sposób tak do końca świecka nie jest. A opiera się na no, bardzo istotnych wartościach etycznych, na no, takich wartościach, których też no, trzeba by szukać w tych innych zawodach, pomagaczy, czy można powiedzieć, że w każdym miejscu na świecie, bo nawet etyczny powinien być motorniczy tramwaju, żeby nie zamknął drzwi, jak ktoś do nich biegnie. W każdym miejscu jest to potrzebne, ale no, szczególnie wtedy, kiedy uczymy czegoś, co dotyka nie tylko uważności, ale idąc dalej compassion, idąc dalej mądrości, wglądu, no bo my jakby ofiarujemy, to jest pierwszy krok, a dalsze kroki będą dalej. Na drugiej strony, no to nie jest ścieżka duchowa, więc czy wymagać od kandydatów, żeby mieli długą praktykę duchową, chrześcijańską czy buddyjską, no trudno powiedzieć. To są trochę pytania, a mniej odpowiedzi. No, ja wywodzę się z rodziny chrześcijańskiej, bardzo głęboko chrześcijańskiej. Moja mama ma 40 lat w wspólnocie drogi, więc to były bardzo, bardzo etyczne działania. Była lekarzem, więc była człowiekiem, który o 12, 1 w nocy, 3 nad ranem potrafiła pójść i nieść pomoc ludziom i oddać ostatni obiad biednemu. A ja od lat byłam w ścieżce buddyjskiej, co nie znaczy, że myśmy się nie spotykały. Moja mama przychodziła na spotkania wspólnoty buddyjskiej, a ja na spotkania tej chrześcijańskiej. Jednocześnie w zawodzie lekarza, który nie jest chrześcijańskim, ani buddyjskim, ani religijnym zawodem, no byłam zobligowana przysięgą Hipokratesa do przyzwoitości, której teraz bardzo brakuje w tej medycynie. Więc myślę, że nauczyciel no, na tej ścieżce powinien, no i to są pytania, jak pilnować tej etyki, etyki świeckiej, etyki duchowej. Nie wiem. Dzięki. Tak, zapraszam Cię, Monika. Spróbuj coś powiedzieć do niego. Spróbuję powiedzieć. Ponieważ reprezentuję Polski Instytut Mindfulness i właściwie jesteśmy organizacją szkolącą nauczycieli MBSR, może się odniosę bezpośrednio do tego, co jest w tej chwili. Czyli żeby przystąpić do szkolenia nauczycielskiego, to właśnie o czym mówiliśmy, należy mieć co najmniej półtoraroczną praktykę swoją i my tutaj nie stawiamy jakby na pierwszym miejscu tylko i wyłącznie praktyki uważności, ale tak naprawdę medytacje w każdej tradycji traktowane są tak samo. To, co jest wymogiem, jest to praktyka pod kątem nauczyciela. Czyli ponieważ no, tak naprawdę na jakiejkolwiek rozmowie wstępnej, w jakimkolwiek kwestionariuszu, który dostajemy, który do nas spływa, nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego, czy to jest osoba faktycznie praktykująca, w jaki sposób ona rozwija swoją praktykę, jak swój rozwój osobisty posuwa do przodu. Tak naprawdę to dla nas taką gwarancją jest to, że jest to praktyka pod kątem jakiegoś nauczyciela w danej tradycji i jest to przez niego w jakiś sposób potwierdzone. Do tego kolejnym takim wymogiem jest wiek, to jest 35 lat. Wychodzimy tutaj z założenia, że aby uczyć uważności, aby posiłkować się tymi wszystkimi wartościami, o których my tutaj mówiliśmy, również współczuciem, jest potrzebne pewne doświadczenie życiowe, które się ma. Wiek 35 lat jest, powiedzmy sobie, i tak dosyć niską granicą, ale już dającą jednak pewne doświadczenie życiowe. I dopiero tego typu osoby mogą przystąpić do takiego szkolenia. Czyli jest półtoraroczna praktyka, z którą wchodzimy do nauki, do studium, żeby przystąpić do studium nauczycielskiego. Później jest studium, które trwa półtora roku. I od tego roku zaczęliśmy, no ponieważ nie mamy możliwości, nie wiem jak to nazwać, odgórnych,
zastosować tego sprawdzania, o którym mówiliśmy, tej jakości, tych wartości, o których tutaj się mówi, więc zaproponowaliśmy nauczycielom, którzy kontynuują swoją ścieżkę, żeby nie pozostawali z tym certyfikatem, już mam go, więc jestem guru uważności i mogę po prostu go nieść, jestem fantastyczny, ale żeby jednak cały czas rozwijali swoją ścieżkę praktyki, zaproponowaliśmy program rekomendacji, ponieważ wyszliśmy z założenia, że osoba, która na przykład przez 3 lata nie robi kursów MBSR i robi go w 4 roku, tak naprawdę możemy sobie zadać takie pytanie, co to jest za kurs, prawda? W momencie, kiedy ona te kursy robi regularnie, jednocześnie regularnie praktykuje, wyjeżdżając na odosobnienia i o tym, co mówiła Jola, przystępuje do procesu mentoringu czy superwizji, wiemy, że jest to osoba, która nie tylko rozwija swoją pracę, ale również w dalszym ciągu dba o swój rozwój praktyki osobistej. I myślę, że to jest niezwykle ważne. Z tym wychodzimy i myślę, że już te podstawy są dość dobrą, solidną podstawą do tego, żeby dbać o to, żebyśmy może właśnie, tak jak mówiliście, znaleźli wspólne wartości i sposób, w jaki możemy o nie dbać, jak możemy je egzekwować od nauczycieli w sposób nieagresywny, co jest bardzo ważne, tylko zachęcający. Dbajmy dalej o to, żeby każdy z nas miał przekonanie, że to, jak uczymy naszych nauczycieli, tak naprawdę świadczy o tym, co my sami ze sobą robimy. Dziękuję. Ja sobie tak myślę, że Ewa Romska. Jak pytasz o przyszłość mindfulness, tak? Że tak naprawdę powiem, że myślę sobie, że mindfulness to jesteśmy my, tak? Znaczy my tutaj, my tu wszyscy i że właściwie mindfulness poza nami nie istnieje, bo to się łączy z tym, co mówiłaś, Monika, że ucieleśnienie, ten sposób, w jaki ludzie są, ucząc mindfulness czy prowadząc grupy, to, że się umawiamy na coś, że się uczymy od kogoś i że ktoś nas inspiruje, a potem my z kolei czujemy się jakby umówieni z tymi osobami na to, że Mindfulness Association, gdzie ja w tej chwili jestem jakoś też związana, czy w fundacji, o której za chwilę powiem, no właśnie, też szkolimy przyszłych nauczycieli i myślę, że takie jest też ciekawe doświadczenie, że jeżeli jest taka dobra więź i dobre spotkanie z tymi ludźmi, którzy uczą, to mocniej funkcjonują te rzeczy, które tak trudno jest kontrolować, jak poczucie, że robimy coś razem, że się na coś umawiamy, że coś będzie w porządku lub nie. Mamy system superwizji, więc się jej poddajemy, bo też to coś wnosi, tak, do naszej praktyki. Mamy też, więc tak sobie pomyślałam, że mindfulness się szybko rozwija, ale może nasze zadanie to jest dbać o to, żeby to się rozwijał w tym trybie bycia, a nie robienia, żebyśmy nie agresywnie rozwijali jakby tak, nie dawali sobie takiego mocnych impulsów w fundacji EduMind, która się zajmuje uważnością w edukacji. Powstałyśmy przed rokiem i właściwie właśnie się orientujemy, że to są ważne rzeczy, że chcemy z tym dalej iść do szkół, a z drugiej strony nie ma co się spieszyć, dlatego że właśnie wtedy tracimy jakość i tracimy właśnie to coś, co jest takie ważne. Wydaje mi się też, że dzisiaj mówiliśmy o etyce, że właściwie trudno tak ją opisać i na czym ona polega.
To do tego chciałam jeszcze nawiązać, że dla mnie ta część definicji uważności, w której na końcu mówimy, że to jest bycie świadomym tego, co się dzieje, kiedy się dzieje i bez preferencji. Bez preferencji. Że ten obszar bez preferencji to jest taki ogromny obszar właśnie studiowania i dla mnie ten obszar się łączy właśnie z dyscypliną, tak? To znaczy z takim przyglądaniem się, jak to we mnie działa, jak to w nas działa, co to znaczy, co ja przyciągam, a co ja odpycham i kiedy się na to otwieramy, to też na przykład superwizja to jest bardzo ciekawe doświadczenie, a nie tylko jakieś koło ratunkowe albo odhaczenie. Tak? Także ja jestem tutaj najbliżej chyba tego, że właśnie mindfulness nie istnieje bez nas, tak? To nie ma nic na zewnątrz takiego, co jest mindfulness. To się do tego uczasownikowienia skłaniam, że to my mindfulnessowujemy to wszystko. Dziękuję. Ewa? No ja już nie wiem, co powiedzieć, bo tak dużo słów padło dzisiaj. Na pewno to spotkanie dzisiaj. Także ja jestem bardzo wdzięczna, że właśnie wszystkie organizacje przyjęły zaproszenie. Możemy się tu spotkać, bo dawno się nie widzieliśmy, a z niektórymi osobami to tylko się znamy jakoś online. Albo wiemy, że istnieją. Więc to jednoczenie środowiska wydaje mi się bardzo ważne, bo to jest dla dobra mindfulnessu w Polsce. Dla dobra praktyki, dla dobra wszystkich osób, które się tym interesują i chcą z tego korzystać. My się od siebie też uczymy. To, co też, o co też musimy bardzo dbać, to jest, kto nas uczy, kto jest naszym superwizorem, skąd mamy te wzorce. Więc to, co udało nam się z Pawłem zrobić teraz, zaprosić ludzi z Oxfordu. Oni to mają ponad 30 lat. Więc jest taka wielka szansa, że będziemy mieli więcej nauczycieli w Polsce, którzy będą edukowani tam. A jakbyście zobaczyli dokument, który określa zasady otrzymania certyfikatu, to jest książka. To jest naprawdę mnóstwo punktów, które nauczyciel musi... Nie strasz tutaj. No właśnie, bo nikt nie zostanie na tym spotkaniu. A jeżeli mogę, bo ja to, no bo to jakoś razem. Znaczy to, co jest bardzo ważne w takim, jak mowa jest o tym etycznym podejściu, i to jest wspólne i dla Johna, i dla Marka Williamsa, to jest, że jak my się na to decydujemy, to my przede wszystkim czujemy sami, no, co możemy, co nie. No. Że my czujemy, mam, nie wiem, wykształcenie ekonomiczne, przepraszam, żebyście nie brali tego do siebie, ale że no, na przykład, ale mogę dobrze nie wiedzieć o jakichś mandrach, problemów psychicznych ludzi. No. I że etyczność polega na tym, że i my też musimy to jakoś pilnować, no, że ja nie mogę być, że trudno mi, znaczy ja mogę wiedzieć, gdzie ja mogę ewentualnie uważność, w jakim kontekście, w jakiej grupie i jak etycznie to robić. I ponieważ nie zawsze to umiemy, bo tej uważności, tak jak tutaj Zuzanna mówiła, nie wiem, czy tutaj, o tym maśle, który zawsze można na wszystko smarować, niekoniecznie się, szczerze mówiąc, zgadzam z tym określeniem, szczerze mówiąc, to nie zgadzam. Znaczy, chodzi w tym sensie, że to jest takie, że niby wszystko i każdy, a tak naprawdę to nie. Może ja jeszcze skończę? Przepraszam, ale masz rację. Sorry. Ja chciałam właśnie podkreślić praktykę. Bo jak wiecie, znaczy te osoby, które były u mnie na zajęciach, czy w ogóle się gdzieś tam spotykamy, to ja uważam, że praktyka jest najważniejsza. No ja się tego uczę od swoich nauczycieli od wielu już lat. Praktyka. Praktyka, czyli wgląd w siebie, poznawanie siebie i to jest ciągła praca. Ciągła praca. Tak jak tutaj Monika powiedziałaś, to, że zrobisz certyfikat nauczycielski, spełniasz te wszystkie kryteria, a potem masz to odhaczone i koniec. To nie działa. To jest tak jak, ponieważ w pewnym sensie kursy uważności to jest pewnego rodzaju terapia. Czy taki bardzo głęboki rozwój osobisty.
to nauczyciel, który to prowadzi, musi czuć, że on jakoś jest z tymi ludźmi, może im pomóc, albo może ich gdzieś skierować, tak żeby nie zostawić człowieka, albo nie wziąć do grupy człowieka, który nie skorzysta akurat w tym momencie życia. To jest ogromna odpowiedzialność, więc ja myślę, że to jest właśnie ta nasza świadomość, ta nasza odpowiedzialność, jak ja pracuję, ale żeby być w kontakcie ze sobą, to codzienne taka refleksja na swój temat, pobycie ze sobą, to jest niezbędne. To nasza ścieżka według mnie jest trudniejsza niż rozmaite nurty terapeutyczne, bo jest wielu terapeutów w rozmaitych nurtach, którzy są doskonałymi terapeutami, kończą, mają certyfikaty, są pod superwizją, ale nie muszą ciągle tego, chociaż się też na szczęście doskonalą i się rozwijają, ale nie mają czegoś takiego jak my. My po prostu mamy codzienną naszą higienę, jak to mówimy, czyli bycie w kontakcie ze sobą. No i to jakby to jest dla mnie ważne, takie dla nas wszystkich. Jedno słowo do tego, bo o tej etyce to mnie jakoś ciągnie, że no nie możemy zapraszać ludzi do robienia czegoś, czego sami nie robimy. To jest, prawda? Coś, co jest chyba dla mnie takim absolutną podstawą etyki i takim podstawowym pytaniem, jeżeli mamy badać, czy ta osoba to robi to, co jak należy, czy nie, prawda? I to jest do wszystkich nas. Apel nie, no właściwie chyba taka inspiracja, ponieważ najpierw sobie stabilizujemy umysł, a potem sobie wglądamy i to wglądanie właściwie się nie kończy nigdy. I wtedy możemy towarzyszyć ludziom, bo dla mnie druga rzecz taka mega ważna to jest to, że ty tak samo jak ja, tak naprawdę jesteśmy takimi samymi ludźmi i w związku z tym no tylko wtedy możemy prowadzić dobrze takie zajęcia, szkolić kogokolwiek, przygotowywać kogokolwiek do tego, żeby był nauczycielem, jeśli rzeczywiście sami jesteśmy w tym osadzeni i to robimy. Może to jest oczywiste dla wszystkich, ale nie jestem pewna, czy w praktyce. No właśnie, prawda, bo to dużo, dużo takich rzeczy, że mówimy o czymś, co jest niewerbalne, też o tym mówię, co jakoś trudno. Jednocześnie szukamy sposobu jakiegoś operacjonalizowania. To samo jakby w psychologii uważności. Próbujemy to zrozumieć, badać i takie no jak nowoczesne, to jest spotkanie kontemplatywnych nauk jednak z nauką i szukamy kryteriów. No, moim zdaniem, i to też zrobimy na szkoleniach MBCT oczywiście, bardzo ważne jest takie narzędzie, które też tłumaczymy i no, myślę, że to za jakiś czas powinien być standard w ogóle w MBI. To jest taki ocena kompetencji w nauczaniu, po prostu interwencji opartej na uważności. To jest w ogóle narzędzie, podobnie robimy w terapii poznawczo-behawioralnej. Ja też się nią zajmuję, też superwizuję. Mamy takie sposoby assessmentu. Po prostu jest kompetencje nauczyciela, wiedzy, różne rzeczy rozbija się na pewne elementy. I teraz superwizja polega na realnych grupach i osobach, które wiedzą, jak to robić, które oceniają te kompetencje. To jest mierzalne w jakimś sensie, to jest etyczne, to jest w miarę obiektywne. I mi się wydaje, że to jest coś takiego, co my potrzebujemy. Bo niestety wiele rzeczy na papierze pięknie wygląda. Ja wiem, że te kryteria, które są w różnych organizacjach, są pięknie wyglądają w internecie, ale mamy przykłady osób, które no, są po tym szkoleniu, a chyba nie zupełnie to było jakoś pilnowane. I to jest mi się taka obawa gdzieś, że McDonaldyzacja uważności idzie przez nierozumienie jakiejś jej istoty. Pewnie słyszeliście, jak ktoś był na moim wykładzie, ja myślę, że to jest ważne, żeby mieć większą wiedzę o psychologii na przykład kontemplatywnej. W ogóle o psychologii większą wiedzę, w ogóle większą wiedzę kliniczną. I to jest takie coś, co też coraz bardziej rozumiemy. To nasz embodiment, praktyka, tak, ale jak działa grupa, co to są procesy grupowe? Tak? Co to znaczy i kiedy ocenić ryzyko, że ktoś wypadnie albo sobie zrobi krzywdę, albo na ile my szkolimy i rozumiemy efekty uboczne medytacji. Na moją znajomość szkoleń, które są, nie za bardzo. Szczerze mówiąc, to jest rzecz, którą powinniśmy robić. No. Co jest rzetelnie, co wiemy z badań naukowych? I to jest cała masa rzeczy, którą, jeżeli mamy robić to odpowiedzialnie w Polsce, to dobrze, żeśmy te standardy pilnowali. Ja mam nadzieję, że to nie jest... W ogóle fajny jest ten duch naszych wypowiedzi, to ja jestem tutaj taki trochę chętny, żeby coś
jakoś tak, nie wiem, popolemizować. Już ja tylko skończę, już oddaję, ale chcę powiedzieć, że jakoś mam nadzieję, że się któregoś dnia spotkamy rzeczywiście już tak bardziej roboczo, żeby może pewne rzeczy jakoś wspólnie wypracowywać, żeby szukać tego porozumienia i wspólnego zadbania o tą naszą tą kropkę. To tylko chciałam powiedzieć, że w Mindfulness Association pracujemy właśnie według tych kryteriów, które tłumaczycie, świetnie, więc tym super. Bardziej już miałam przyjemność też opierać się na tym. I jedna z bardzo dla mnie ciekawych obserwacji, to nasz system szkolnictwa nas przygotowuje do tego, żeby wyłapywać, co jest nie tak. I strasznie nam jest ciężko rozwijać to, co jest i opierać ludzi na tym, na czym mogą się oprzeć. Dla mnie to jest genialna inspiracja do tego, żeby badać, co jest, jakie talenty ludzie mają, co potrafią, co mogą rozwijać. Bardzo ciekawe narzędzie. No, ponieważ już jest taka pora, że ja muszę się pociąg, to powiem tylko, że jest ta praktyka wdzięczności, więc jestem ci, Paweł, bardzo wdzięczna, Ewo, że to zrobiliście to wielkie przedsięwzięcie. No, mam nadzieję, że to zaowocuje dalszym ciągiem, ale chciałam powiedzieć na koniec taką anegdotę, która mi przyszła do głowy, że Tycjan, kiedy miał już bardzo dużo lat, 70 parę, powiedział, coś łapie z tego malowania, a malował, jak miał już 20 lat, więc ta praktyka w każdej dziedzinie trwa długo, ale to nie znaczy, że nie można jej zacząć, niewiele umiejąc. Dziękuję. Słuchajcie, to dziękuję wam bardzo. Ja chciałam jeszcze coś dodać. Tak. Tak naprawdę wszystkie wytyczne są sformułowane. MBSR jest programem chronionym prawami autorskimi. Na stronie CFM-u jest dokładnie wymienione, jak to powinno wyglądać, jeżeli chodzi o teacher for teachers. Nie zawsze jest to niestety zachowywane u nas. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kandydatów, którzy mogą uczyć się tego programu. Tak samo jest, jeżeli chodzi o MBLC i MBA TAC brytyjskie, które określa te zasady. Tam też jest mowa o tym, kto może uczyć i ile lat powinien prowadzić szkolenia, ile powinien tych szkoleń przeprowadzić. To samo jest, jeżeli chodzi o MBCT. MBA tak też ma specjalne wytyczne związane z MBCT. Więc tak naprawdę to jest kwestia tego, żebyśmy jako przedstawiciele tych wszystkich metod spotkali się w Polsce i o tym porozmawiali, jak to importować na nasz rynek polski, tak żeby wszyscy byli ukontentowani i żeby to też służyło innym i żeby wspierało jakiś sensowny rozwój tych metod u nas w Polsce. Więc to kwestia dialogu po prostu, naszego dialogu, prawda? Dziękuję bardzo. Dialogu, ale nie znaczy, że nie mamy wnosić coś do świata. Mamy, szczerze mówiąc, możemy wnosić i to robimy. I jest tak, że musimy wszystko przepisywać, co inni zrobili. Tak na marginesie, takie jest moje zdanie. Ale też dialog się zaczął. Ja też jestem bardzo wdzięczna, nie zdążyłam powiedzieć tego wcześniej, za zaproszenie i myślę, że to jest, no, ma to kapitalne znaczenie, że możemy się spotykać i rozmawiać między sobą i się uczyć. To ja dołożę się do tego koszyczka wdzięczności. Także również bardzo dziękuję, że mogliśmy tutaj powiedzieć parę słów od siebie, posłuchać tych cudownych wypowiedzi i tak na koniec chciałam poprosić wszystkich, żebyśmy pamiętali o tym szerszym kontekście, o którym tu się dużo mówiło.